Cześć, witam was wszystkich gorąco. Niestety mam podkrążone oczy, ponieważ się nie wyspałem kolejny raz. No i strasznie mi przykro, że piszecie takie komentarze, że Bonkol, ty głupi grubasie, jesteś jak gimper, bo w sumie nie masz kolegów, tylko w internetach żyjesz. Dodatkowo jeszcze ktoś mi powiedział, że jestem gruby, bo podobno źle gotuję. I jeszcze ostatnio te słowa mnie strasznie trafiły tak bardzo w serce, że nie wychodzę z domu, tylko gram w gry, robię głupie filmy i jakieś wylewy i kebaby to tylko jedyne słowa, które generalnie wychodzą z moich ust na tych wszystkich materiałach. No i stwierdziłem, że muszę coś zrobić ze swoim życiem, a wszystkie pieniądze, które zarobiłem na YouTube i na Twitchu, no rozsądniej, trzeba je wydawać. No i stwierdziłem, że po co te gry, po co te giveawaye, skończę z tym sprzętem. I pierwszym krokiem, moi drodzy, było otwarcie skrzynki. I ostatnio otwarłem skrzynkę w CSGO, kupiłem kluczyk za ponad 2 euro i chyba się zbugowała, bo zobaczcie, co mi wypadło. Co to za piesek? No jak widzicie, tutaj jest taki mały piesek, piękne stworzonko, ono jest takie jeszcze malutkie, ponieważ ono, no ile ono ma? Nie wiem, ała, ale gryzie strasznie. Zobaczcie, jaki słodziak. No, no jak myślicie, czy w końcu znajdę może kolegę? Albo nie, ale kolegę nie, ale może jakąś koleżankę? Może znajdę w końcu jakąś żonę? To będzie dobre, podryw na psa. Jak myślicie, taki podryw na psa jest spoko? Napiszcie, co mam zrobić. Jak ktoś napisze jakiś najfajniejszy podryw z tym psem, co mam zrobić, aby poderwać przyszłą żonę, to zdobędzie nagrodę. Jakąś nagrodę damy. Co mam zrobić z tym pieskiem, aby wyrwać jakąś fajną dziewczynę? Aha, znaczy jeżeli trzeba wyjść z domu, to będzie to trudne. Napiszcie, czy da się zrobić coś takiego z domu. Że mogę być w mieszkaniu i mimo wszystko mogę dalej wyrwać. Jak myślicie? Jak myślicie, czy jest to do zrobienia? Czy jest to do zrobienia, czy już jestem przegrany? W końcu wydałem rozsądnie pieniądze, co wy na to? Czy jednak nie? Na razie, trzymajcie się, ja was żegnam i w ogóle jakby ten piesek mógł się nazywać, dajcie mi znać. Jak takiego pięknego pieska? Jeszcze pozdro dla kumatych, którzy wiedzą jaka to jest rasa. Może ktoś sam ma takiego pieska? Fajna maskoteczka toko. No ale pamiętajcie, że to jest zwierzątko, trzeba o nie dbać. Trzeba go karmić, trzeba z nim wychodzić, trzeba go myć, chodzić do lekarza, weterynarza. To nie jest tak łatwo. Dobra, najlepsza inwestycja w moim życiu. Trzymajcie się gorąco, na razie. A już wam za niedługo powiem, czy coś zmieniło to w moim właśnie życiu. Czy może jednak nic. Pożegnaj się. Pa, pa.